Piekoszów stawia znaczący krok w kierunku rozwoju ekonomicznego. Samorząd właśnie zakupił blisko 32 hektary terenu w Rykoszynie. Zostanie on przeznaczony pod nowe inwestycje. Decyzja ta otwiera gminę na nowe możliwości współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami, co może zwiastować obiecującą przyszłość dla lokalnej społeczności i gospodarki. W tej chwili, mając taki obszar inwestycyjny tak duży w jednym kawałku, i w mojej ocenie w atrakcyjnym miejscu, mieszczący się i graniczący z siecią kolejową i przy dobrym układzie komunikacyjnym. Dlatego też dzisiaj sądzę, że jesteśmy partnerami już do rozmów biznesowych z przedsiębiorcami i cieszę się, że Rada Gminy wyraziła zgodę na zakup tej działki, że mogłem podpisać akt notarialny i już jesteśmy w tej chwili właścicielami tej dużej nieruchomości. Zadowolenia z zakupu przez gminę tak dużej działki inwestycyjnej w bardzo dobrym dla przedsiębiorców położeniu nie kryje radny Zdzisław Grosicki. Jest to bardzo olbrzymi obszar, który zachęca inwestorów do inwestowania. Teraz inwestorzy chcą większych obszarów, żeby w ogóle rozmawiać o inwestycjach, które by chcieli zorganizować na danym terenie. Gmina Piekoszów dzięki odważnej decyzji zakupu terenu pod inwestycje stawia na innowacyjność i długoterminowy rozwój. Inicjatywa ta z całą pewnością przyciągnie nowych inwestorów, a nowe firmy to nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy gminy i w przyszłości oczywiście dochody do budżetu. Zdaniem burmistrza Zbigniewa Piątka zakup terenów pod inwestycje stanie się kluczem do rozwoju gospodarczego miasta i gminy Piekoszów.